Dzień dobry. Dzień życia Ogrodnika Amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na film z krótkiej serii o chorobach pomidorów. O chorobach najbardziej popularnych. Między innymi szara pleśń, zaraza ziemniaka, antarknoza pomidora i jeszcze inne. Sucha zgnilizna wierzchołkowa, choć to nie choroba jako taką tylko choroba niedoborowa. Ale chciałem Was zaprosić na taką krótką serię filmów. Postaram się wam nagrywać codziennie jeden odcinek o danej chorobie. Będzie troszeczkę się powtarzał ten początek, który właśnie teraz mówię, ale jeśli ktoś by zobaczył nie po kolei tą serię, czyli na przykład od drugiego, trzeciego odcinka, to warto, żeby też usłyszał, że są różne choroby. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Choroby grzybowe dotykają w różnej mierze Pomidory uprawiane w tunelach, w szklarniach, czyli pod zadaszeniem, ale również pomidory uprawiane w gruncie, pod chmurką. I w jednych uprawach choroby łatwiej wchodzą, na przykład w tunelu, a inne choroby łatwiej wchodzą w uprawie pod chmurką. Dzisiaj zacznę od szarej pleśni. Patogenem jest grzyb. Występuje na wszystkich częściach rośliny nad ziemią, które się znajdują, z wyjątkiem korzeni, czyli na łodydze. Na liściach, jak również na samych owocach. Jak również na kwiatach. Przy ziemi, na, tutaj w kontakcie z ziemią, na łodydze lub w kątach rozgałęzień, tych wszystkich, pojawiają się brunatne plamy. Na których pojawia się biały, a później szary nalot. Czyli taka pleśń. Na liściach pojawiają się plamy. Pojawiają się takie plamy, które wyglądają, jakby gniły. I później, tak jak na łodygach. Może pojawić się biały, potem szary nalot. Z kolei na owocach powstają takie plamy gnilne, i później również taki pylisty szary nalot się pojawia, w których są zarodniki konidalne, łatwo się rozprzestrzeniają i zarażają nam inne rośliny. Czasem jednak zdarzy się, że ta choroba ujawni się po zbiorze. Czyli nie mieliśmy w trakcie, ale zostawimy w domu na przykład na dojrzanie, czy przechowujemy, i wtedy taka choroba może się pojawić również po samych zbiorach. Co możemy zrobić, żeby uniknąć tej choroby, albo przynajmniej wspomóc się w walce z tą chorobą? Po pierwsze, to unikać przenawożenia azotem. Ważne jest ciągłe wietrzenie tunelu. To znaczy, że tunel ma być ciągle otwarty. Go nie zamykamy już od czerwca. Lipiec, sierpień jest naprawdę już ciepło, noce są ciepłe. Nie musimy tutaj się martwić o temperaturę, ale ważne, żeby był przewiew. Dlatego, że szara pleśń łatwiej wchodzi nam, kiedy uprawiamy pomidory w tunelu czy w szklarni. Jeśli się już pojawi na kwiacie, jest takie szare, tutaj będzie te brązowe, aż do tego załamania takiego kolanka, to też jest objaw szarej pleśni na samym kwiacie, to należy usuwać wszystkie zarażone części rośliny. I fragmenty, obojętnie jaka to by nie była część. Ważna czynność, o których mówię w wielu filmach, to nie polewać po liściach. Jeśli podlewamy, czyli podlewamy wokół pomidora. Nie podlewamy, czyli polewamy nie po pomidorach, owocach, nie po łodydze i nie po liściach. Dlatego ja uprawiam swoje pomidory w takich lekkich kopczykach. Podlewając tutaj, nawet mając linię kroplującą, to ta woda nie stoi przy tej samej łodydze. Po prostu ograniczam wilgotność i powtarzam w swoich filmach, że uprawiam, uprawiam pomidory na sucho, czyli rzadko, a często, po to, żeby ta wierzchnia warstwa gleby była sucha i żeby nie było w tym tunelu dużej wilgoci. Co możemy zrobić, jak już się nam pojawi? No, mamy możliwość albo chemiczne środki, ja Wam tylko wymienię, oczywiście nie musicie ich stosować, to tylko dla informacji, to na przykład jest taki środek chemiczny dedykowany jak Amistar albo Switch 62,5 WG. Ale są też naturalne, naturalne do kupienia takie środki. Nazywa się poliwersum WP. Takie grzybki, które zjadają te złe patogeny. O skuteczności nie będę się tutaj dzisiaj wypowiadał. Bardzo dobrym środkiem ekologicznym jest na przykład wywar z cebul. Taki wywar bardzo łatwo zrobić. Wystarczy około pół kilograma tych takich łusek z cebul. Mogą być też również fragmenty cebul, ale najlepiej, jeśli to jest łuska. I takie łuski, te pół kilograma, zalać 10 litrami wody i gotować przez około 30 minut. Następnie odstawić do wystygnięcia i potem możemy opryskiwać. Takie opryski należy wykonywać, te ekologiczne, około dwa razy w tygodniu. No niestety wprowadzimy wtedy wilgoć na liście, ale jest to jeden ze sposobów walki, albo również troszeczkę zapobiegania tej chorobie, jaką jest szara pleśń. Na końcu wam tylko dodam, że szara pleś atakuje nie tylko pomidory, ale również truskawki, maliny, paprykę, winoroś, porzeczki, sałaty i tym podobne, więc jest to groźna choroba, bo atakuje różne części roślin. W ogóle dobrym sposobem zapobiegawczym, ale również takim nawet trochę interwencyjnym, ekologicznym jest wywar z pokrzyw bardziej profilaktycznie. Ja nie stosuję do oprysków gnojówek. W tym gnojówki z pokrzyw, ale taki wywar z pokrzywy, pół kilograma pokrzywy na 5 litrów wody, czyli kilogram na 10 litrów wody, gotować przez 30 minut. Następnie ostudzić gdzie to się ostudzi samo po około godzinie. I można to stosować jako oprysk po rozcieńczeniu 1 do 5. Czyli jedna część, na przykład 1 litr tego wywaru z pokrzywy i 5 litrów wody. I takim opryskiem również. Opryskiwać swoje pomidory około jeden raz w tygodniu. Bardziej zapobiegawczo niż leczniczo, ale uważam, że warto. I taki właśnie oprysk z wywaru z pokrzyw działa na przeciwko wielu chorobom, czyli zapobiegawczo przeciwko wielu chorobom na pomidorach. Więc warto. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.